proszę, mówmy troszkę ciszej. Nie znoszę, jak ktoś drze gębę. Wiem jedno, polscy piłkarze zarabiają zdecydowanie za mało. Powinni zarabiać dużo, dużo więcej. Zagraniczni piłkarze to prawdziwe legendy Legii. Piłkarze, którzy kochają Legię. Manu, Antolowicz, Knerzewicz i wielu, wielu innych. Legia to ich życie. Jeżeli Chładuń dostaje śmieszne 100 tysięcy złotych miesięcznie, to ja bym mu dał 150. Zasługuje. Polski piłkarz. Postanowiłem, muszę kupić nową pralkę. Podobno Amika robi najlepsze. Afera premiowa to ściema. Żaden polski piłkarz nigdy nie wyciągnie ręki po publiczne pieniądze potrzebne gdzie indziej. Z wielką sympatią i wielkim uznaniem od dawna obserwuję młodych piłkarzy. Zero lansu, zero szpanu, tylko myśl, jak być lepszym. Marzenie. Mieć loki jak Darek. Jagiellonia Białystok. Co roku będziecie mistrzem Polski. Kurka wodna, motyla noga. Nigdy nie zrozumiem ludzi, którzy przeklinają. Straszne to jest. Oj, jakie straszne. Górniku Zabrze. Minie 200 lat. A ty będziesz miał 250 mistrzostw Polski. Dobrze, że wybrano selekcjonera kadry, bo jak wszyscy wiemy, tylko od selekcjonera zależy, jak będzie grała nasza drużyna narodowa. Tylko od trenera. Lech Poznań, Kolejosz. Zastanawiam się, czy nie zacząć kibicować Lechowi Poznań. Odprawy taktyczne przed meczami bardzo ważne. W kilkanaście minut piłkarze, którzy nie potrafili latami zrozumieć, o co chodzi w piłce nożnej, łapią w mig myśl trenera i robią wszystko w czasie gry, żeby trener był zadowolony z ich grania. Jezus Maria, ale ten Kuchy jest znakomitym piłkarzem. Myślałem długo i wymyśliłem coś takiego i się z tym zgadzam. Dariusz Mioduski jest najlepszym prezesem w historii Legii. Jednym z najlepszych prezesów w historii światowej piłki. Bardzo mu jestem wdzięczny za wszystko, za to, że mogłem go poznać, za to, że wielokrotnie poświęcał mi 10 sekund na rozmowę, za wszystko. Panie Darku, nigdy panu tego nie zapomnę i jestem dumny, że pana znam. Oh, my God.